otaczała cię nicość. Witaj, mała istoto. Mną się nie przejmuj, to tylko ja, stara, dobra, wielka mucha. Moi drodzy, witam was serdecznie w oto nowej serii, która myślę, że będzie bardzo krótką serią. A mianowicie witam was w Helltakeru. Grze, która to jest grą logiczną, która jest trochę jakby symulatorem lekko też randkowania, ponieważ wcielimy się w postać Helltakera, którego misją jest zdobyć harem demonic. Tak, bardzo szczytny cel i bardzo nietypowe wykonanie po prostu w grze. Gra została wyprodukowana oraz wydana przez Van Reapera. To jest ciekawostką, wam od razu powiem, zarzucę, że jest to nasz polski rodak, który to grę miał okazję wydać 11 maja 2020 roku i była sporym sukcesem. I przede wszystkim była ona za darmo, więc jeśli ktoś z was jest zainteresowany zagraniem sobie w Helltakera, polecam wam serdecznie. Miałem okazję już ja sam grać. Myślę, że trochę już pozapominałem, ale szkoda, że nie będziecie niestety widzieć moich pierwszych reakcji, bo niektóre były bardzo fajne. I dla ciekawostki też powiem, że wersję polską miałem okazję sobie lekko dotłumaczyć, bo miałem okazję widzieć poradnik też od samego twórcy, co mi się bardzo podobała jego inicjatywa, więc Łukaszu drogi, bo jeśli się nie mylę, twórca tutaj miał na imię Łukasz, a jeśli cię na pewno nie mylę, to jeszcze inną taką ciekawostką, często dosyć Łukasze, osoby o imieniu Łukasz mają jakieś tam właśnie propsy, można by tak powiedzieć, znaczy może nie propsy, mają jakieś tam właśnie lekkie wtyki, można by tak powiedzieć, w Steamie i często właśnie ich gry z Polski, naszych tutaj twórców, wychodzą właśnie na ten rynek. Ale dobra, bez przedłużania. Zacznijmy nową grę. Historia o Helltakerze po raz kolejny? Ciekawe. Czy nie potrzeba ci przypadkiem narratora? Pozwolisz mi, prawda? Cała przyjemność po mojej stronie. Pewnego dnia obudziłeś się z marzeniem. Harem pełen demonic. Nie było to jednak marzenie łatwe do spełnienia. Prawdopodobnie zapłaciłbyś za nie życiem. Gdy w grę wchodzą demony, żadna cena nie jest za wysoka. Powiedziałeś, schodząc prosto do piekła. Oj tak, moi drodzy. Oto jest Helltaker. Bardzo prosta gra w założeniu, a mianowicie poruszamy się tylko prawo, lewo, góra, dół, prawo, lewo, góra, dół, prawo, lewo, góra, dół, prawo, lewo, góra, dół i tak dalej. Aż zginiemy. Albo aż dojdziemy do demonicy, którą możecie zauważyć tam na dole. I żeby do niej się dostać, potrzebujemy rozwalać na przykład szkielety. A w ten sposób. I przesuwać kamyczki. Ale nie w ten sposób jak ja, bo się nie dojdzie. Co tu trzeba zrobić? Hop, 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 hop. Hop, hop. Proszę bardzo. Pandemonika. Zmęczony demon. Jestem Pandemonika, piekielna obsługa klienta. W czym możemy ci służyć? Ucieknij ze mną, a potem coś wymyślimy. A może ja mógłbym służyć tobie? Mamy zawsze opcje dialogowe, co jest właśnie też ciekawostką fajną, według mnie bardzo fajnym też motywem, bo nie dość, że musimy trochę się nagimnastykować mózgowo, to jeszcze musimy podjąć dobry wybór. Myślisz, że opuścisz piekło żywy? Chyba postradałeś zmysły. Złe zakończenie. Objęła twoją twarz w dłoni i z profesjonalną delikatnością ukręciła ci kark. No niedobrze, no niedobrze, moi drodzy. Zatem jeszcze raz tutaj musimy do niej dojść. Głupi głos. Coś mi tu nie pykło. Hop, 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 hop. A więc może ja mógłbym służyć tobie? Miło, że pytasz. Naprawdę przydałaby mi się kawa. Bez niej doprawdy nie jestem sobą. Mamy sukces! Mamy ją! Jaki zacierz od razu. Mamy też również porady.
L? Okej. Skoro podróżujemy razem, mogę równie dobrze wykonać moją robotę. Zauważyłeś pewnie, że przemierzenie piekła wymaga siły woli. Właśnie, to jest nasza wola. Gdy się ona wyczerpie, umierasz. Przechodzenie po kolcach wymaga dwa razy więcej woli. Rozsądnie byłoby unikać kolców, kiedy to tylko możliwe. Dziękujemy za skorzystanie z piekielnej obsługi klienta. W skali od 1 do 10 oceniłbyś satysfakcję z udzielenia pomocy. No i możemy sobie wybrać. Jak wybierzemy jedynkę, to dziękujemy za opinię. Jesteśmy po to, by służyć. Ale możemy również wybrać coś jeszcze innego, co mi się też spodobało. Pyk. Wow, jeszcze nigdy nie dostałem 10. No, mamy tutaj, jak widać, kolce. Więc postaramy się tutaj przez nie przejść. I mamy Modius. Swoją drogą, tak się zapytam, jeśli twórco mnie drogi oglądasz, czemu Modeusz? Bo w polskiej wersji miałem okazję właśnie tutaj na przykład pogrzebać, bo zmieniłem jej nazwę na Modeus. Jakoś bardziej mi to pasowało niż Modeusz. Troszkę tak minimalnie. Ty i ja, teraz. Spoko, nie mam pytań. Szkoda czasu, zbieram harem. Spoko, nie mam pytań. Zawsze tak mówią, a potem i tak próbują uciekać. Będę musiała połamać ci kolana. Tak na wszelki wypadek. Wyjąłem młot budowlany. To nie mogło skończyć się dobrze. No i się chyba nie skończyło, na to wychodzi. Zatem chodźmy. Hop, hop, hop. I szkoda czasu, zbieram harem. Harem demonic? Ty głupcze, rozerwą cię na kawałki. A ja nie mogę tego przegapić. Mamy kolejną oto naszą koleżaneczkę. I tym razem mamy jeszcze poradę kolejną. Szukasz porad? Proste, pomiń zagadki w menu. Pozbieraj wszystkie laski i ruszamy z tym haremem. Wybacz, większość demonów jest jak Modeus. Niełatwo kontrolować pragnienia, gdy grzech płynie w twoich żyłach. Jeśli chodzi o zagadkę, postaraj się nie tracić woli na zbędnym kopaniu szkieletów i wszystko będzie dobrze. No, możemy sobie po prostu przejść chyba w ten sposób, jeśli mnie pamięć nie myli. O, udało mi się. Cerber, potrójny demon. Człowiek? Prawdziwy człowiek? Zabierz nas ze sobą. Spoko, nie mam pytań. Ponownie to samo. Idzie mi zbyt łatwo, podejrzanie łatwo. Tylko człowiek może nas przeprawić przez wrota piekła, ale nie musi być w jednym kawałku. Rzuciły się na ciebie niczym wściekła zgraja, wydając przy tym urocze psie odgłosy. Umarłeś na zawód. Ojejku. Niedobrze. Hop. Pyk, pyk. I bierzemy was ze sobą. Tak, nareszcie nadszedł czas, by zdeprawować ludzkość. Cudownie. Mamy was. O Jezu, pamiętam tą planszę. Pamiętam, że z nim miałem problemy. Trzeba było chyba zrobić tak, tak, tak. Nie, chyba coś tu źle zrobiłem. Zrestartuję. Teraz w dół, tak. Raz kopniemy. W ten sposób chyba. Aha, no tak. Nie, to był jeszcze gorszy sposób. Jak ja mogę się tutaj przez to przeprawić? Jezus Maria. O! Nie miałem okazji tego zobaczyć chyba wcześniej. Pradawna inskrypcja. Część rytuału bez wątpienia zakazanego. Ale udało się w ten sposób jeszcze bez klucza dojść. Świetnie, kolejny idiota. Czego szukasz w piekle, kretynie? Myślisz, że to gra? Zagrajmy razem. Lubię, kiedy się złościsz. Niestety, to jest okropne, bo ja pamiętam, które opcje są dobre, a które są złe. Chciałbym z wami to odkrywać. Lubię, kiedy się złościsz. Tego mi było trzeba. Więcej masochistycznych porąbańców. Wykonała szybki ruch ręki i fontanna krwi eksplodowała z twojego rozprutego gardła. Tak.
To lubimy. Jak ja to mogłem zrobić? Na pewno nie w prawo tym, bo sobie zablokuję po prostu to przejście. W ten sposób może? A, w ten sposób. O proszę, jednak się udało. Omskło mi się, przepraszam was najmocniej. Zagrajmy razem. W co? W gry komputerowe? W sumie, czemu nie? Mam nadzieję, że masz jakieś strategie turowe. Oj, parę mam jeszcze w planie, oho. Mamy szkielecika. A właśnie, na tamtym poziomie nie przeczytałem wskazówek. Tutaj sobie przeczytajmy. Malina, skwaszony demon. Właśnie, skwaszony też zmieniłem, bo był kwaśny demon. W smaku. Co jest? Nigdy nie grałeś w rytmiczne dungeon crawlery? Jeśli kolce stoją ci na drodze, wystarczy, że kopniesz jakiś kamień, a ich rytm się zmieni. Czujecie smród papierosów? Zdrada musi być niedaleko. O nie. Błagam, tylko nie to. Zdrada. Pyk, 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 pyk. I co dalej? Źle się widzę, już ruszyłem, bo... Kopię sobie kamyczki. Pokopię sobie parę kamyczków. Pyk, 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 pyk. Mamy to. Zdrada, zjadliwy demon. Słyszałam o twoim haremie. Wchodzę w to. Czekaj, mam wrażenie, że będę tego żałował. To już raczej nie jest harem, teraz głównie gramy w turówki. Ja pierdzielę, pozwól, że skrócę... Zwlamiłem. Ja pierdzielę, pozwól, że skrócę twoje cierpienia. Zakręciło ci się w głowie. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczyłeś, był sztylet między twoimi żebrami. Jej! Pa, 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 pa. Muzyka w tej grze. Między innymi gra została Restart? Między innymi gra, moi drodzy, została nagrodzona właśnie za muzykę na festiwalach. O, tutaj na dole się pokazują te runki, które mieliśmy. Możemy również pomijać zagadki. Ale chcę wam pokazać to, co powie ona. Aj. Moment, czy tutaj było... Tutaj jest też coś jeszcze. Aj. Nie tak, tylko tak. Moment, bo tutaj też jest jakiś kamień z oznaczeniem. Czy z czymś podobnym. I znowu wszedłem w nie tam, gdzie trzeba, noż. Holender. Czy tutaj pod tym jest... Zobaczcie, tutaj pod tym też jest to. Okej. Okay. To do tego też trzeba się dostać w takim wypadku, a nie? Bo jak się do tego dostaniemy, to automatycznie do niej się też dostaniemy. To dobra, to trzeba zrobić to inaczej. Może nie ma potrzeby w ogóle brać tutaj klucza, na to wychodzi. Nie, tak chyba jest niedobrze. W ten sposób ja potrzebuję to zrobić. Kopniemy tak, tak, tak. Aha, i tak się nie przedostaje. Jednak potrzebuję klucza, na to wychodzi. Ale mogę chyba jeden ruch zaoszczędzić, robiąc w ten sposób. Gorzej tylko, że dostaję w papkę mocno. No i nawet do niej nie doszedłem teraz, okej. Okay. Jak się tu do tego by dostać? Jakby to zrobić? Oczywiście to muszę skopać znowu, bo skopałem sprawę. Nie zrobiłem tak, jak trzeba. Tu nie stracę ruchu dzięki temu. Nie no, bez klucza nie dam rady, potrzebuję do tego klucza. Dobra. W ten sposób sobie odkryłem to.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i znowu zrobię w ten sposób. No niestety, coś, jak tu mogę pokombinować? Bo na pewno muszę się stąd wydostać. Jeśli kopnę ten, to nic mi to nie da. Bo potrzebuję dostać się do klucza. I znowu źle. Noż, co ja robię? Co ja tutaj robię? Dobra, wiecie co, po prostu pójdziemy w to. Zobaczę później. Może znajdzie mi się po jakiś ten. Czekaj, mam wrażenie, że będę tego żałował. Idę z wami, mam gdzieś co o tym myślisz. Spróbuj mnie powstrzymać. Jak ja mogę to inaczej obkminić? Bo od jej strony nie pójdę niestety. O matko. O Jezu, pamiętam, z tym miałem dopiero problemy. I tutaj masz 43 ruchy. O matko święta. Trzeba było chyba zrobić jakoś... Moment, jeszcze raz, że muszę to przemyśleć. Może weźmiemy poradę. Problemy z zagadkami? Na mnie nie patrz, nie jestem nerdem. Może idź zabij się na kolcach, będzie zabawnie. Tak jest zawsze z moją siostrą. Po jakiej licho ją zaprosiłeś? No właśnie, co ci strzeliło do głowy? Dobrze, że chociaż zaprosiłeś Malinkę. Zwykle siedzi cały czas w samotności, grając w najbardziej zryte gry pod słońcem. Czy możesz się łaskawie zamknąć? A czy masz pojęcie, jak bardzo ją to podnieca? Pewnego razu, gdy po prostu mnie zabij. Albo ją. Szybko. Błagam. I tak, moi drodzy, możemy zabić siebie. Co sprawi, że dostaniemy achievement. Chwila, co ty wyrabiasz? Hej, czekaj! Miałeś dosyć, zrobiłeś jak radziła zdrada i zabiłeś się na kolcach. Ale możemy też po prostu zobaczyć, jaki je spróbujemy zabić. Zabiję obydwie. Nie zwracaj na nie uwagi, z czasem można się przyzwyczaić. No tylko szkoda, że tutaj nie dostajemy podpowiedzi, bo to jest level, na którym by się przydała podpowiedź. No właśnie dlatego też. Możemy wszystko skopać. Nic więcej niestety nie przejdę. Pyk. Możemy tak zrobić, w ten sposób. Jeden stracę HP. Tylko przydałoby się do tego szkieleta dojść. Wiecie co, zrobimy tak. Rozwalę ciebie. No i nic nie zrobię, bo się nie przesunę tutaj. Tu nic nie zmienię, bo tutaj sobie po prostu zablokowałem to wszystko. Holender, jak to zrobić? Potrzebujemy przesunąć głazy. Z tego co widzę. Dziwnie w ogóle, że jest miejsce tam na prawo od tego. Od zamka. No tak, to jest najlepsze rozwiązanie. Skopię wszystko. A mogę przytrzymywać, no proszę. Rozwalę ten głaz. Nie rozwaliłem tego głazu, no cóż. A, bo zobaczcie, on też ma jakieś oznaczenie. Tu tutaj pewnie też jest, o matko święty, tutaj też jest pewnie ta jakaś inskrypcja, instrukcja, czy co to tam licho wie, co to jest. A moment. No właśnie, no przecież mogę tak zrobić. Okej, odkryłem sobie to. No tylko bez różnicy w sumie, bo niestety sobie tutaj ten. Moment, ale odkryłem, jak to można zrobić fajnie. Moment, może by się tu przydało jednak inaczej trochę to zrobić. Chociaż czy ja potrzebuję aż tam schodzić? Moment, jeszcze raz. Bo ja nie potrzebuję schodzić w ogóle tą ścieżką, gdzie jest ten szkielet. Moment, zróbmy tak.
To w dół, to w dół. Teraz tak, ciebie. No tutaj nic nie przesunę, no i znowu tak samo. Jestem głupi czy głupi? Ten jeden kamień mogę przesunąć na prawo, żeby był w drzwiach. No za wiele mi to nie pomoże. Ale mogę potem przesunąć ten do góry. Okej, czyli to miejsce musi być wolne tutaj nad kluczem, jak jest. To miejsce nad kluczem musi być wolne. Czyli... Moment, moment, już wiem chyba jak to zrobić. Nie tak. Mam to, o Boże święty. Azazel, ciekawski anioł. Wielkie nieba, czego żyjący człowiek szuka w piekle? Niesłychane. Szukam demonów. Szukam aniołów. I to jest kolejny achievement. Tutaj nie znajdziesz ich wiele. Na szczęście znam lepsze miejsce. Podaj mi rękę, proszę. Heh. Kto by pomyślał, że kłamstwa zaprowadzą cię do nieba? Gdyby ktoś pytał, to hach, dodałem sam. Możesz pożegnać się z haremem demonów. No nie pykło. No nie pykło. No. Szukam demonów. Ty też? Niech zgadnę. Licencja z grzechu nowoczesnego? A może z demonologii? Połączmy siły. Mam ją. Boże święty, pamiętam, że nigdy nie mogłem przejść tej zagadki. Zawsze ją pomijałem. O Boże. Pyk, pyk. Raz. Pyk, 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 pyk. Okej. Okay. Ciebie załatwimy. Muszę załatwić ich obydwu, na to wychodzi. Zróbmy tak, tak, tak. Dzięki temu będziemy mieli... W sumie nie muszę rozwalać tego szkieleta. Mogę go po prostu przesunąć. A! Tylko co teraz? Ejajaj. Moment, moment, to ja tu potrzebuję lepszej strategii nieco. Znowu sobie nie otworzę. Moment, zróbmy tak. To otwórzmy. Okej, okay, tak. I zobaczmy, ile mi ruchów tylko teraz zostanie. Za mało. Okej, okay, ale wiemy chyba o ile już. Jak to usprawnić teraz? Bo potrzebuję tak, to na pewno skopać. Was tutaj... Nie, tego jednego chyba nie muszę rozwalać. Na razie. To. Ten jeden później sobie przesuniemy. Jednak musiałem rozwalić tego szkieleta. Jeden ruch. O nie, za jeden ruch za mało. Moment, jeszcze raz, jeszcze raz. W sumie zobacz, czy ja jak przejdę tutaj tędy. Nie, to mi nic nie da. Muszę jednak pozbyć się tutaj tego kamyka. Pyk, pyk, pyk. I teraz będę wchodził na ten, na kolce, więc jeszcze raz. Pyk, pyk, pyk. I znowu mi brakuje jednego. Jak ja to mogę zrobić? Bo ten jeden potrzebuje przesunąć. Ten tutaj. Głupie głazy.
Tak. I teraz w dół pójdziemy. Rozwalimy ciebie. Chyba tak już robiłem. Raz tak. I znowu mi brakuje. Coś tu jest nie tak. Zobaczmy podpowiedzi w ogóle. Ta zagadka nie będzie prosta. Zrób parę testów i może znajdziesz perfekcyjną kolejność ruchów. W tym czasie panna Modeus podzieli się ze mną swoimi wyjątkowo wypaczonymi poglądami o miłości. Trzeba umieć się ograniczać. Im więcej kogoś kochasz, tym szybciej umiera. Fascynujące. Opowiedz mi o tym więcej. Chcę poznać wszystkie szczegóły. Okej. Poznaliśmy szczegóły i się spaliliśmy. Może z tej strony jakoś podejdę do tego? Nie mogę do tego podejść z tej strony. Jak gdybym spróbował od tej strony podejść? Nie, to nie da rady. Otwierać! Policja! Otwierać strażnicy piekła. A, niepotrzebnie go rozwaliłem, okej. Ale to była chyba dobra kombinacja trochę. Hej. Zobaczmy, na co mi się to zda. Na śmierć. Jeszcze gorszą. Za dużo razy coś poprzesuwałem. Hej. I tutaj o jeden zaraz za dużo. Co by tutaj zrobić? Tutaj tak. Ten głaz muszę zniszczyć. Aj. No dobra, moi drodzy, myślę, że pominę, żeby za długo mi tutaj nie zajmowało. Myślałem, że nikt nie rozwiąże tej zagadki. Niezły jesteś. Dzięki, jakoś poszło. Zapraszam do haremu. Pominęłam ją w menu pauzy. Zapraszam do haremu. Ja pewnie zrobiłabym to samo. Ruszajmy. Im nas więcej, tym lepiej, prawda? Tak jest. Dobra. Pyk. No i się nie dostaniemy. Co mi się podoba. Jak można fajnie wszystko tutaj ogarnąć. Można po prostu wywalić pierwszą osobę z kolejki. Są dziady. Lucyfer, prezes piekła. Nareszcie się spotykamy. Dowiodłeś swojej wartości, przechodząc wszystkie moje próby. Oddaj mi swoją duszę, a zostaniesz moim najwspanialszym sługą. Tak, moja królowo. Nie dzięki, zapraszam do haremu. Cóż za ochocza dusza. Podłóż na kolana, Lucyfer pocałowała cię w czoło, a twoje życie dobiegło końca. Jej! Pyk. Poprosimy ponownie twoich gachów. Dzień dobry. Nie dzięki, zapraszam do haremu. Co ty sobie myślisz? Sądzisz, że tak łatwo zrobisz zdemonić swoje niewolnice? Od razu jestem twoim panem. Pytaj o pozwolenie, zanim coś powiesz. Mogę zaoferować kawę, strategię torową i naleśniki z czekoladą. No tak może być. Wydaje ci się, że możesz tak po prostu sobie tu przyjść i kupić mnie czym? Naleśnikami? Tak się składa, że lubię naleśniki. Chyba jednak nie przekonałaś. Ten twój harem może się okazać całkiem interesujący. Boom! Mamy Lucyfera nawet w drużynie. A Jezu, czy mi się muzyka zgłośniła? Nie, miałem jakieś wrażenie. I mamy ostateczne tutaj przejście, mamy bramę, do której trzeba się będzie w nietypowy sposób dostać, myślę. Ale nie w taki. Coś mi to nie pykło. Możemy sobie w ogóle zobaczyć. Jeśli dla ciebie to za dużo, to po prostu pomij zagadkę w menu pauzy. Nie będę tu stać cały dzień. Popatrz tylko na ten bałagan. Widocznie dawno nikt nie używał tych wrót piekła. Swoją drogą. Jeśli nie wrotami piekła, jak ty się tu w ogóle dostałeś? To tylko jeden z jego cudów w końcu jakoś sprawił, że opuściłaś biuro. Prawda? Jest pierwszym człowiekiem, który nie przyjął mojej oferty za niewolnictwo. Miałem cichą nadzieję, że złoży tobie ofertę na niewolnictwo. Justice. Nie podsuwaj ludziom pomysłów, które grożą śmiercią. No weź, nie chciałbyś się zabawić w pokojówkę? Fajne są to relacje ichne.
Dobra, mam klucz. Ale dupa, nic więcej nie zrobię. Zróbmy tak, mamy tutaj całkiem sporo ruchów. No i co, zablokuję sobie tak, no i spoko, i fajno, i nie dotrzesz nic. Mam klucz, mam klucz. Niech. Jakby to tutaj uszczknąć? Spróbujmy tak, może w ten sposób. O. Nie jest jeszcze gorzej. No dobra, moi drodzy, mam pół godzinki, a chcę, żeby te odcinki były krótkie, żeby były jeszcze bardziej przystępne. No i przy okazji starszy mi nowy materiał, chyba myślę na następny odcinek. Więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, czy wam udało się na przykład przechodzić tę planszę, tak mniej więcej jak mi, czy nie? No i powiedzcie mi, czy gra wam się podoba. Mi się bardzo podoba i szczerze powiedziawszy, mam wielką ochotę pobawić się z plikami od tłumaczenia. W złym tego słowa znaczeniu. I jeśli ten odcinek wam się podobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!